mówić, przyjaciele, dalej dzisiaj na temat Ducha Świętego i na temat jego osoby, bo to Duch Święty, on nam się przedstawia ze wszystkich możliwych stron, jakby na tym bardzo zależy. W ogóle Bóg jako Duch Święty chce, żebyśmy Go znali maksymalnie, to maksymalna znajomość. On nie chce, żeby cokolwiek przed nami było związanego z Jego osobą ukryte. To nie tak jest. Bóg jako, tak nazwijmy to, Ojciec, czyli tak globalnie Bóg, to jest postać nie do poznania, w takim sensie dogłębnie, nie do ogarnięcia. Jest w ogóle bardzo ciekawe, nie wiem, czy kiedykolwiek, tak abstrahując jeszcze od tego, jeśli chodzi o wielkość Boga, czy się kiedykolwiek zastanowiliście, jak Jezus pytany o czasy ostateczne i o jakby koniec świata, On mówi, że czas ten nie jest nikomu znany. Nie zna go nawet Syn. Rozumiecie, to jest ciekawe, co tam mówi, tylko Ojciec. To znaczy, z tego wynika, z tej wypowiedzi Jezusa, że Jezus, będąc na ziemi, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy to widzieli, On nie miał oglądu Boga w pełnej rozciągłości jako bytu. On tego nie miał, bo to było niemożliwe, bo On był człowiekiem. I nie było czegoś takiego, że On w pamięci to miał, że On tam pamiętał tego Boga, bo to nie można Go pamiętać. To jest wszechbyt. To wszechbyt. Tak samo jak ja bym Cię tutaj po nabożeństwie zapytał, a pamiętasz ten atom powietrza, który tam był nad tym barkiem? Tamten, ten po lewej stronie przy tablicy, ten 1464, pamiętasz? Ty nie pan... Rozumiesz, Ty oddychasz tym powietrzem, Ty nie wiesz, czym Ty oddychasz. Czy tamtą, czy stamtąd leci, czy stamtąd. Nie. Bóg to jest wszechbyt. Jako taki nie jest do poznania przez istotę stworzoną. Natomiast w formie, w której my możemy poznawać Boga, to jest forma przez życie Jezusa i przez Ducha Świętego w nas. I ta forma jest do poznania ostatecznie do końca. I teraz powiem tak, gdy tą formę poznamy ostatecznie do końca, to jest sukces murowany. To nic więcej nam nie potrzeba. Nic więcej, nic. Nic. Tam żadnego domysłu już nie będzie, najdrobniejszego. Tak bardzo Duch Święty chce być poznany. I chce nam się dać poznać z każdej możliwej strony. Każdy Jego pogląd chce, żeby był nam znany. Bo Bóg i Jego poglądy to jest jedno, wiecie o tym. Bóg i Jego poglądy to jedno. Bóg i Jego słowo to jedno. Bóg i Jego odczucia to jedno. To nie jest tak, jak my myślimy, że to na przykład można wierzę w Boga. Ja się nie zgadzam z tym. Idź stąd. No nie wierzysz. Wierzę. Nie. Jak się nie wierzy w jakieś słowo Boga, to się nie wierzy w Boga. Czy wierzę, że jest ten Bóg? Rozumiesz, o co chodzi? Ja to nie wierzysz w Niego. To nie ma tak, że wierzysz w Niego. Zostało Ci coś objawione i Ty nie obdarowujesz tego wiarą, to znaczy, że nie wierzysz w Boga. Od razu. Ktoś mówi tam, co tacy ludzie mówią, ja nie wierzę w uzdrowienie. Mówię, Ty w Boga nie wierzysz. Wierzę w Boga, w uzdrowienie nie wierzę. Nie, nie, Ty nie rozumiesz mnie, Ty w Boga nie wierzysz. To nie ma takiego Boga, tak? Który nie wziął na siebie wszystkich chorób pod postacią Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Więc jeżeli Ty mówisz, wierzę w Boga, nie wierzę w uzdrowienie, to Ty nie wierzysz w Boga. Bardzo prosto. Takie. W coś tam wierzysz, ale nie w Boga. Po prostu, nie? I chcę dzisiaj mówić o takich poglądach Ducha Świętego. Jak konsekwencja wierność i dbałość. Bóg konsekwencji wierności i dbałości. Ja takiego Boga znam. Objawienie Jana 21:6.
Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Konsekwencja, przyjaciele, to jest następstwo, rezultat czegoś, logiczna ciągłość w działaniach i wytrwałość w dążeniu do czegoś. To jest konsekwencja. Jak się mówi A, to się mówi B. I nie ma innego Boga. Powiedział, jestem alfa i omega. Alfa to jest pierwsza literka alfabetu greckiego, omega to jest ostatnia. Początek i koniec. Ta alfa i omega, to wiecie dlaczego, po co to jest podane? To jest łopatologicznie dla cepów. On im alfabet pokazuje, bo to cepowi się pokazuje alfabet. Wiecie o co chodzi? Jest Grecja, normalna Grecja, oni wszyscy znają alfabet. Ja się teraz przedstawiam i Greki używa do tego. I mówię, ja jestem alfa i omega. Co to w ogóle jest alfa i omega? To jest informacja dla cepów. Dla tych, którzy w ogóle muszą zobaczyć jakiś obraz, który jest jakby nie do podważenia. Nie można podważyć alfabetu. Nie można powiedzieć, alfabet zaczyna się od B. Nie. Alfabet się zaczyna od A, a kończy się na Z w Polsce. W Polsce, gdyby Jezus był Polakiem, ja dziękuję Bogu, że nie był, to tak, z tą ciągotą religijną, która jest w tym kraju, to człowiek jeszcze jakbyśmy mieli Jezusa jako Mesjasza, to ja nie wiem, co to było. I to on by powiedział, ja jestem A i Z. Jestem A i jestem Z. Alfa i omega. Początek i koniec. Bóg jest Bogiem konsekwencji. Duch Święty jest Bogiem konsekwencji. Gdzie nie zachodzi konsekwencja, nie zachodzi działanie Boga. Rozumiecie to? Jest bardzo ważne. Gdzie nie ma konsekwencji, to nie ma działania Boga. Ktoś to zaczął, nie skończył. I Pan mnie tak poprowadził. Pan mnie poprowadził, żebym zaczął i Pan mnie poprowadził, żebym przerwał. Ja mówię, ty jesteś chory na głowę. Bo on jest alfa i omega. On cię nie poprowadzi, żebyś przerwał i skończył. Posłuchajcie. Długo się nosiłem, żeby tą naszą taką historię służby spisać. Ja sobie notowałem daty, żeby sobie nie zapomnieć i tak dalej. I wreszcie to napisałem. I wiecie co? Przez kurczę prawie 20 lat ja nie miałem sytuacji w życiu, że gdzieś mnie Bóg wprowadził w jakieś miejsce, a potem to się jakoś urwało i ja się gdzieś cofnąłem. I nie miałem takiego czegoś. Ja zawsze miałem coś takiego, że kończył się jakiś etap, zaczynał się drugi większy. Drugi większy. Drugi większy. Rozumiesz, o co chodzi? Ja takiego Boga poznałem. Ja nie znam innego Boga. W moim życiu wszystko jest związane z konsekwencją. Konsekwencja. Duch Święty to Bóg konsekwencji. To Bóg, który promuje następstwa, który szuka rezultatów czegoś i prowadzi człowieka do osiągnięcia rezultatu. Rozumiesz? On mówi, idź tam, zrób to. I nie ma czegoś takiego, że w międzyczasie mówi, wiesz co, po głębszym zastanowieniu, to nie chodź tam i zrób tamto. A wiesz co? Idź tam! To nie jest Bóg, to demon jakiś. To jest jakiś demon, który tak życiem człowieka szarpie. Wszystko w naturze jest konsekwentne, zauważyliście to? Jest początek i koniec czegoś. Zaczyna się jedna pora roku, potem się kończy, potem się zaczyna następna. Rozumiecie? Tęcza przechodzi w ogóle pięknie w barwy. Widzieliście tęczę? Nie ma czegoś takiego, że jest na przykład w ogóle, że jest jeden kolor, pum, zniknął i pojawił się drugi, zupełnie inny.
Przyjdzie się tęczy. Kolory za siebie się zazębiają. Jeden się rozmydla, od tego rozmydlenia rozpoczyna się drugi i się natęża. Potem się rozmydla, następny się zaczyna. Wszystko jest związane z konsekwencją. Rozumiecie? Konsekwencja. Jak on coś zaczął, to zawsze kończy. Jak rozkręcił ziemię i ona się kręci w jedną stronę, to nie ma czegoś takiego, że po jakimś czasie mówię, a, pokręćmy w drugą. Człowieku, rozumiesz skutki pokręcenia w drugą? No, destrukcja, zniszczony świat. Nie ma czegoś takiego. Ktoś mówi tak, już cię nie kocham. Jest jakieś małżeństwo, już cię nie kocham. Kocham cię, już cię nie kocham. Nie kochać? Kochałeś, nie kochasz, tak? Jak to jest możliwe? W ogóle przecież miłość nigdy nie ustaje. Tak to kochałeś, a nie kochasz. To nie kochałeś. Nie, kochałem, ale jeszcze nie kocham. Nie, to nie kochałeś. Chcę wam pokazać konsekwencje Boga w różnych rzeczach. Konsekwencje. Konsekwencja to też jest logiczna ciągłość w działaniach, czyli te działania są ze sobą bardzo logicznie powiązane. To nie jest Bóg chaotyczny. Ludzie przeskakują z objawienia na objawienie. Tu mi Pan powiedział, tam mi powiedział, tam mi powiedział. Ja mówię, człowieku, ty jesteś wariat. Prawdziwy wariat z ciebie, no. Bo to jest logiczna konsekwencja. To jest logiczna ciągłość. To się musi za siebie zazębiać. Zazębiać się. Rozumiecie, o co chodzi? Następują końce pewnych rzeczy, ale potem to się zazębia. W naszej służbie ciągle się coś zazębiało. Nie było czegoś takiego, odcięcie, fon, rozpoczynamy od nowa. Nie, to w ogóle szaleństwo jest. To w ogóle, człowieku, takie bardzo polskie, nowy rok przychodzi, wszystko zaczynamy od nowa. Rozumiesz? To najlepiej na siłowniach widać. W ogóle wiesz, nowy rok, wpadają styczeń na ciebie. Tak jest. Tak jest. To jest możliwe do pierwszego zjazdu emocjonalnego. Już lecło. Żaden właściciel siłowni w ogóle nie da się nabrać na to, że na początku roku przez ciebie siłownie są zaludnione. Bo zaraz będą odludnione. Rozumiesz? Euforia będzie trwała około 3 tygodni. No, może pierwszy miesiąc. Rozumiesz? Logika, przyjaciele, to jest poprawne i rzeczowe myślenie, oparte na związkach przyczynowo-skutkowych. Jeżeli ja się logicznie za coś biorę, rozumiesz, to oznacza, że ja tą rzecz mam prawidłowo obejrzaną, zaplanowaną. Rozumiecie? Taki jest Święty Duch. Duch Święty taki jest. Najbardziej spontaniczne działanie Ducha Świętego w Jego osobie jest zaplanowane. To nie ma czegoś takiego, że Duch Święty wstaje rano, budzi, rozczochrany, człowieku w ogóle wiesz, co chodzi. I człowiek tak leci, jak Pan mnie prowadzi. Duch debilizmu cię prowadzi, nie prowadzi cię Pan. Pan taki nie jest. Nie ma takiego Pana. Pan funkcjonuje w związkach przyczynowo-skutkowych. Tak funkcjonuje Pan. Dla Pana wszystko musi być jasno poukładane. Oto Pan. Bóg jest Bogiem konsekwentnym, co oznacza, że to, co zaczyna, to i kończy. Zawsze. On widzi następstwa określonych działań. Zawsze. Dąży do tego, aby zostały zrealizowane te rezultaty. Rozumiecie? Ma pewne założenia i dąży do tego całym swoim sercem, aby zostały zrealizowane. Ja się czasami przyglądam ludziom, jak ludzie się za coś biorą. Mówię, kurczę, wziął się, doszedł do połowy drogi. Cofa się. Ja mówię, czemu się cofasz? No bo Pan mnie prowadzi tam gdzie indziej. Gdzie Pan prowadzi, gdzie indziej? No. A tu to kto cię prowadził? No Pan też mnie prowadził, tylko
Teraz mi prowadzi gdzie idzie. Takie rzeczy odbieram, bo każdy chrześcijanin mówi, takie rzeczy odbieram od Pana. Rozumiesz? Tak od Pana odbieram, bo to się tak mówi. W ogóle w świecie, gdzie nie ma Pana, w środowisku takim normalnym, jak ty byś coś zaczynał i ty byś nie kończył, to by na ciebie patrzyli jak na idiotę skończonego. Gdybyś tam nie mógł powiedzieć, Pan mnie tak prowadzi. O, zacząłem ten biznes, Pan mnie tak prowadzi, już nie prowadzę. Ja powiedział, jakby jaki Pan, człowieku, no spieprzyłeś robotę. Robotę spieprzyłeś. My powiedzieli, wiesz, do ciebie masz słomiany zapał. Tak by ci powiedzieli. Powiedzieli, masz słomiany zapał. Bóg jest Bogiem konsekwencji. Duch Święty, który jest w tobie, to Duch Święty prowadzący ciebie do tego, aby twoje życie było początkiem i końcem. Aby składało się z takich elementów, gdzie są początki i końce. Rozumiesz? To nie znaczy, że etapy nie, że to nie są etapy. Są etapy. Kończą się też pewne rzeczy. Najbardziej. Ale te, kiedy coś się kończy w życiu chrześcijanina, który chodzi realnie w Duchu Świętym, to ten koniec, posłuchaj, jest początkiem następnego zagadnienia. Początkiem następnego zagadnienia. Jak tutaj służba wychodzi z tego kościoła, jakaś zewnętrzna, to ta służba nie odcina się od tego kościoła. Ona po prostu poszerza działania tego kościoła. I finito. I to jest konsekwencja. Rozumiesz? Się nie zaczyna od nowa czegoś. Od nowa. Nie. Po to budujemy coś tutaj, aby można było z tego miejsca skoczyć dalej. Chcesz skakać dalej? Skacz! Ja cię sam tam rzucę. Rozumiesz, o co chodzi? Ale to nie oznacza, że ty jesteś niekonsekwentnym człowiekiem. Bo to, co cię łączyło do tej pory tutaj, to cię łączy dalej z tym miejscem. Jedynie poszerzyłeś swoje działania. Rozumiesz? Jesteś duży już na tyle, że musisz działać dalej. Ale ty konsekwentnie jesteś związany cały czas z tym ruchem. Tak jest we wszystkim. Nie ma czegoś takiego, że się zostawię jednego przyjaciela, teraz mam drugiego przyjaciela. Tak to już jest B przyjaciel. Nie wiem, jak... To miej drugiego przyjaciela. Dlaczego masz nie mieć drugiego przyjaciela? Ale tamten dalej jest twoim przyjacielem. Może się będziecie teraz razem przyjaciół. Kurczę. W ogóle taki jest Bóg. Chcę wam Boga pokazać. A nie, kurczę, radykalne odcięcie zrywka. Ile ja ludzi znam takich, którzy coś zrobią i zrywka. On ucieka. Pan mnie prowadzi, Pan mnie prowadzi, Pan mnie prowadzi. Ja mówię, ale jaki Pan? Nie ten, co ja go znam. Nie alfa i omega cię prowadzi. Rozumiesz? Coś tam cię prowadzi, ale nie alfa i omega. Nie coś, co ma początek i koniec. Nie wiem, co cię prowadzi. Bóg działa poprawnie, rzeczowo, w celu zrealizowania pewnych założeń, celów. Czytaliście, zaplanowaliśmy my i Duch Święty. Zaplanowaliśmy my i Duch Święty. Planujecie z Bogiem? Bo ja planuję. Zasiadacie w Radzie Pana? Bo ja zasiadam. Ja nie mam czegoś takiego, że ja w ogóle, że przychodzi do mnie Bóg, mówi to, 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 to i tamto, a potem wychodzi i zamyka drzwi. Nie. Tam jest plan, tam jest koncepcja, tam jest założenie. W moich modlitwach, rozumiecie? Siedzę z moim Bogiem i planuję różne rzeczy. Bóg rozeznaje, co służy dalszemu rozwojowi. A więc nie ma czegoś takiego, że Duch Święty wrzuca cię w miejsce, gdzie od nowa się wszystko zaczyna.
powiedzieć ci coś? Jest taki demon. Nazywa się duch Kaina. Duch Kaina to jest taka demoniczna konstrukcja, która pędzi ludzi w ogóle. I oni mają taką doktrynę, mówi, to są, idę w rzeczy nowe. Ja mówię, nie, 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 ja idę w rzeczy nowe, a ty chodzisz w duchu Kaina. Polega to na tym, że ty się szwendasz po tej ziemi. Szwendach taki jesteś. Rozumiesz, o co chodzi? Ani niczego dobrze nie zaczniesz, ani niczego dobrze nie skończysz. Taki Kain jesteś. Rozumiesz? Nie chciałeś wspólnoty, utłukłeś brata i poszedłeś, proszę ciebie, żyć na własną rękę. Duch Kaina. W Polsce jest bardzo dużo takich ludzi. Oni się szwendają. Rozumiecie? Szwendają się. I mówią, Pan mnie prowadzi. Bóg analizuje, odrzuca rzeczy, które są zbędne z naszego życia. Ta konsekwencja jest bardzo mocno wyśrubowana, oczyszczana. Rozumiecie? On wprowadza nas, on chce nas wprowadzać w drogi, które będą najdoskonalsze. Bo to jest profesjonalista. Profesjonalista. Często jak ludzie wypowiadają o Bogu, to ja słyszę o takim Bogu, kurczę, jakby głowy nie miał. Taki, w ogóle rozumiecie, o co chodzi? Bóg bez głowy jakiś. Ja mówię, takiego Boga znasz naprawdę? Szok. Taki fałszywy obraz w ogóle nazywasz Bogiem? Ja bym na przykład nie chciał mieć do czynienia z, nie wiem, powiedzmy z fachowcem, który miałby coś u mnie robić w domu, który by zaczął i nie skończył, zacząłby płytki kłaść, mówię, a położył do połowy, rozpapram mi łazienkę, idę panele kłaść teraz. Proszę ciebie, rozpapram mi pół pokoju, pomaluję ci kawałek ściany, wiesz o co chodzi, przem się wściek po tygodniu. Rozumiesz? Byś miał wszystko rozłożone na kawałki, byś stał w środku, w ogóle szok. Przy zorganizowanym w ogóle remoncie trzeba w ogóle wszystko zbierać do kupy, jak należy, rozumiesz? A teraz wyobraź sobie takiego fachowca masz. I teraz wyobraź sobie, że ktoś wyznaje takiego Boga. O, tu zacznę, tam nie skończę. Za to się wezmę, za tamto się, tamto urwę. Szok. Bóg wytrwale dąży do osiągnięcia celu. Duch Święty zawsze będzie pchał człowieka do zrealizowania celu. Celu. Wiecie, dlaczego ludzie się wycofują? Z różnych przyczyn, ale nie dlatego, że Bóg kazał im się wycofać. Jak Bóg coś zaczął, to on to będzie ciągnął. Ja mówię o prawdziwych rzeczach. Ja nie mówię o tym, że człowiek sam wlazł w jakiś kanał i potem Bóg go z tego kanału wyciągnął. To jest w ogóle inna para kroczy, nie o tym mówię. Mówię o tym, że człowiek zaczyna prawidłowo funkcjonować z Bogiem i w pewnym momencie przerywa to, ok? I mówi, nie, 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 walę w Boga. Bóg nigdy się nie wycofuje z konkretnych planów, które zostały zrobione. Nigdy. On je do końca prowadzi. Do końca. Aż tak jak ten, jeszcze raz wrócę do człowieka, który remont robi. W ogóle są tacy ludzie, którzy jak robią remont, to kurczę, nawet szczoteczką pozmiata każdą rzecz w środku. Rozumiesz? Są tacy ludzie. Wszystko pozmiata, wszystko zrobi, do końca wyczyści, odda to w ogóle, rozumiesz, o co chodzi. A są tacy, którzy tam, a usterkę wystarczy zobaczyć. Chcecie mieć objawienie głębokie, obejrzycie usterkę. I ludzie takiego Boga wyznają. Rozumiesz, o co chodzi? Tu wyrwane, tam urwane, takie. Wiecie, jakbyś w duchu zobaczył pewnych ludzi, to byś takie dziury w nich zobaczył. Powyrywane. 18 rzeczy zaczętych, 17 nieskończonych, a w 18 waha się już. Czy nie zrobią tytowki jakieś? Weź jedną rzecz z Duchem Świętym i zrealizuj do końca tą rzecz. Jedną rzecz z Duchem Świętym i zrób ją do końca.
Nie potrafisz prowadzić trzech, czterech projektów życiowych? Jeden poprowadź projekt życiowy. Ale pamiętaj, że robisz to z profesjonalistą. Lubię profesjonalistów. Słucham ich, podglądam, rozumiesz, o co chodzi. Różnych profesjonalistów. Ja w ogóle lubię różnych, nieważne, w czym ktoś jest profesjonalistą, ja lubię profesjonalistów. Lubię. Dziadostwa nie lubię. Dziadostwa. Gdy dusza człowieka skłoni się, czyli zgodzi się z koncepcjami Bożego Ducha, gdy zapragnie Bożej konsekwencji, to dopiero wtedy realnie łaska będzie działała w życiu człowieka. I otrzyma człowiek realną zapłatę. Posłuchajcie tego wersetu jeszcze raz. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. O tym mówiłem najdłużej. Posłuchaj drugiej części zdania. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto da darmo? Inaczej, od kogo się weźmie darmo? Od alfy i omegi, od Boga konsekwencji. Darmo, czyli z łaski. Kiedy będziemy realnie funkcjonowali w łasce? Kiedy zrozumiemy, że Bóg jest Bogiem konsekwencji, w innym wypadku będziemy mieli wypaczone pojęcie łaski. On, alfa i omega, Bóg konsekwencji, za darmo daje, co? Wodę życia, czyli otrzymuje się sukces życiowy. Kiedy się otrzymuje sukces życiowy? Jak się chodzi z Bogiem konsekwencji. Wtedy to działa wszystko. Rozumiesz? A nie, to nie działa. Zrozumcie to. W ogóle łaska to nie jest coś takiego, że w ogóle ja się nie zgadzam z Bogiem takim, jakim On jest i ona działa w moim życiu i takie fajne rzeczy się dzieją w moim życiu. Nie! Dlatego jest tak wiele blokad w Kościele, szeroko pojętym Kościele. Bo ludzie nie rozumieją, że Bóg łaski to właśnie taki Bóg na przykład, Bóg konsekwencji. Jeżeli ja nie chcę się zgodzić z konsekwentnym życiem, to ja się nie zgadzam z Bogiem, bo on jest Bogiem konsekwencji. I w związku z tym ja od Niego nie mogę, nie potrafię wziąć odpowiednich rzeczy. Bo On chce prowadzić ze mną projekt konkretny od A do Z, a ja skaczę na boki z tego projektu. Rozumiesz? I się dziwię i mówię tak, ale diabeł mnie atakuje, diabeł mnie atakuje. Ty wychodzisz z projektu Bożego. Wychodzisz z Bożego projektu. Rozumiesz? Ktoś mnie nieraz o coś pyta. Ja mu mówię, zrób to tak. Mówię, zrobisz tak. Rob inaczej. Mówię tak, nie słyszałeś, co ci powiedziałem? Zrób to tak. Przecież robię. Nie, robisz inaczej. Zrób to tak, jak ci powiedziałem. Nie inaczej. Zgódź się ze mną, a osiągniesz to, co ja. Zgódź się z Bogiem, a osiągniesz to, co Bóg. Zgódź się z tym, że On jest Bogiem konsekwencji. Przyjdź do Boga dzisiaj i powiedz, Boże, ja chcę doświadczyć Twojej konsekwencji. Ja chcę doświadczyć tego. Ja chcę doświadczyć tego, że jesteś Bogiem alfą i omegą. Idąc dalej, pierwsza księga Samuela 26-23. Jahwe nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Sprawiedliwość idzie w parze z wiernością. Nie ma sprawiedliwości bez wierności. Nie ma. To, że ty jesteś usprawiedliwiony za darmo z łaski, to tylko ci daje dostęp do nieba. Pójdziesz po śmierci do nieba. Rozumiesz, o co chodzi? Nic poza tym. Twoje życie na ziemi w ogóle z tego nie skorzysta. Jeśli nie będziesz jaki wierny. Jeszcze raz, Jahwe nagradza, grubą kreską podkreślić trzeba nagradza. Każdego, znowu grubą kreską, czyli nie dla wybrańców, dla każdego. Za jego sprawiedliwość i wierność. Czyli oddanie życia Jezusowi, określane tutaj jako sprawiedliwość,
Tak, jest jednym ciągiem pociągnięty z wiernością. Wierność, przyjaciele, to służenie komuś lub czemuś z oddaniem i przywiązaniem. To jest wierność. Dalej, to jest postępowanie z określonymi zasadami, poglądami, ideami w zgodzie. Dalej, to jest zgodność z oryginałem nadrzędnie uczynionym. To jest też niezdradzanie. Zdrada to jest, przyjaciele, działanie na szkodę osoby lub prawowiernej koncepcji, wobec której złożyło się deklarację wspólnotową. Jeżeli z kimś złożyłeś deklarację wspólnotową i działasz na jego szkodę, to go zdradzasz. Szersze pojęcie zdrady, prawda? Ludzie zdradę zawęzili, proszę Ciebie, do jakichś dziwnych rzeczy. Do tego, że ktoś z kimś poszedł do łóżka. Tylko tam widzą zdradę, a zdrada jest szersza. Zdrada to jest działanie na niekorzyść osoby lub też koncepcji jakiejś, z którą się zawarło wspólnotę. Rozumiesz? To jest zdrada. Dlatego Bóg nazywa zdrajcą tego, który nie zgadza się z jego poglądami. To jest zdrajca. Zdrajca. On mówi, oddaliłem cudzołożną żonę Izraela. Co to znaczy cudzołożna żona Izrael? W tym czasie w ogóle jakbyś, jak to czytałeś, to Izrael to był w najlepszej kondycji, w jakiej był w ogóle człowieku. A Bóg mówi, to cudzołożna żona, ona cudzołoży. Co to znaczy? Znaczy, że ona się nie zgadza z koncepcjami, które ja tu przedstawiam. Ona robi coś innego. To jest powiedział, bo ona się cudownie rozwija. Bóg mówi, ale to mnie interesuje, jak ona się rozwija. Interesuje mnie to, że się nie zgadza ze mną. Jak się nie zgadza ze mną, to jest w ogóle to zdrada. Zdrada! Galacjan 5:22 mówi, owocem ducha, czyli odrodzonego twojego ducha, jest wierność. Wierność to nie dar, to owoc odrodzonego ducha człowieka. Wierność jest w tobie. Ona w tobie jest. Ona się znajduje w tobie. Tylko ty musisz zdecydować, czy ty zechcesz w ten sposób zafunkcjonować, bo Duch Święty to Duch wierności i On będzie cię pociągał do wierności. Do wierności prawdzie, do wierności ludziom, do wierności. Rozumiecie? Do wierności. Do wierności. Filipian 2:13 mówi, gdy zechcecie być wiernymi, to Bóg, przepraszam, Filipian 2:13 jest napisane, Bóg sprawia w was ich chcenie i wykonanie. To znaczy, że jeżeli ja będę chciał być wierny, to ja będę mógł być wierny. Ja na przykład podjąłem decyzję wierności. Jestem konsekwentny i idę wiernie w mojej konsekwencji. I w ten sposób współpracuję z Duchem Świętym. Wiernie idę. Nie ma czegoś takiego, że ja powiem inaczej. Jeżeli dałem Ci antyświadectwo jakieś, spowodowałem w ogóle jakiekolwiek zgorszenie w Twoim życiu w związku z tym, co robię, przyjdź mi o tym powiedz. Jeżeli zaniedbałem coś, przyjdź mi powiedz. Jeżeli bez żartu Ty zaniedbujesz coś, powiedz mi. Bo ja wybrałem wierność. Zaniedbanie jest przeciwną wierności. Rozumiesz? Nie znam Boga, który nie jest wierny i chcąc z Nim być blisko, ja muszę funkcjonować jako wierny człowiek. To nie ma opcji chodzić z wiernym Bogiem i być niewiernym. To nie ma opcji. Nie ma takiej opcji. Wierność służy i to z pasją. Rozumiesz, co to jest wierność? Kiedy człowiek jest wierny, kiedy służy i to z pasją służy. Jest oddany z pasją czemuś.
Nie, że się ciągnie kogoś za ucho, chodź, chodź, będziesz służył, będziesz działał, chodź. Z pasją. Wierność to realne oddawanie się Bogu i człowiekowi. W ogóle rozumiecie, że nie ma możliwości chodzenia z Bogiem wierności, kiedy my nie wchodzimy w relację wierności z drugim człowiekiem? To jest kolejna enigma, która krąży w ogóle nad Kościołem. Ja tak z Panem. Ja mówię, a z człowiekiem co tam masz do czynienia? Ja nie, ja na człowieku się nie opieram. Ja mówię, na terapii jesteś. Na terapii. Do uwolnienia i na terapii. Mówię, wiesz jaka jest prawda? Ty się po prostu boisz. Ty masz niskie poczucie własnej wartości. Ty nie wierzysz ludziom. Ja mówię, wiesz dlaczego nie wierzysz ludziom? Bo nie wierzysz Bogu. Wierzę Bogu! I ludzie się bronią tutaj. Ła! Ja mówię, naprawdę? Ludzie, jak się powierzasz Bogu, to na pewno się powierzasz też człowiekowi o tym. A 100%. Ludzie, którzy się nie powierzają drugiemu człowiekowi, to się nie powierzają Bogu. Rozumiecie to? Tego nie można od siebie oderwać. Tego nie można od siebie oderwać. Jedyna różnica jest taka, że na Bogu się nie zawiedziesz, na człowieku możesz. Ale to w ogóle nie zmienia postaci rzeczy. Że i tak, będąc wierny Bogu, będziesz chodził i szukał relacji, bliskości z drugim człowiekiem. Żeby co? Żeby mu się powierzyć. Żeby być wiernym wobec Niego. Ja na przykład mam potrzebę bycia wiernym. Ja mam potrzebę wewnętrzną, bo wierność jest owocem ducha. Wyrosło we mnie takie jabłko. Dynia, nie wiem co to we mnie wyrosło. Taka baja we mnie wyrosła pod tytułem wierność. I ja w ogóle muszę z tym żyć, bo to wyrosło. Rozumiecie o co chodzi? Bo ja to w środku mam. To chodzę i patrzę, jak tu być wiernym. Co ja tu jeszcze mogę zrobić, żeby być wiernym? Jak ja tu jeszcze mogę służyć z pasją? Jak ja tu się jeszcze mogę powierzyć? W jaki sposób ja jeszcze mogę wejść w interakcję z drugim człowiekiem? Jak to zrobić? Chodzę i kombinuję. Bo ta baja we mnie rośnie. Z roku na rok coraz bardziej. Jak ktoś ma problem z wiernością, tak? To mu to nie rośnie w środku. Albo takie ma zakamienione serce, że się do tego nie umie dodrapać jeszcze. Bo Bóg wierności, który jest w tobie, będzie cały czas pompował temat wierności w tobie. Cały czas. Cały czas będzie pompował, bo to jest Bóg wierności. I będzie mówił, bądź zależny. I będzie mówił, wchodź w zależności. I będzie mówił, wchodź w relację wierności. I będzie mówił, nie zawodź człowieka, nie zawodź zadania, nie wycofuj się. Tak ci będzie mówił On, Duch Święty. On ci nie będzie mówił, opieraj się tylko na mnie, patrz w moje oczy, trzymaj mnie za rękę. Wiesz, do czego doprowadza tego rodzaju myślenie? Do szpitala psychiatrycznego. Albo do tego, że zaczyna chlać, albo jeszcze coś innego robić. Bo to nie można na trzeźwo przyjąć takiego systemu. Nie można na trzeźwo po tej ziemi chodzić i mówić, że się patrzy w oczy Jezusa i nie realizować relacji wierności z drugim człowiekiem i relacji wierności w zadaniach różnych kwestiach. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Wierność nie łamie zasad Bożych. Ona tego nie robi. Ona jest temu wierna. Mnie nikt nie pilnuje. Bo jestem wierny. Nikt mnie nie pilnuje, bo ja jestem wierny. Jestem wierny w sprawach wielkich i sprawach małych. Rozumiesz? Wierny jestem. Konsekwentny i wierny, bo takiego Boga znam.
konsekwentny i wierny. Wierność wzoruje się na Jezusie. On pokazał wierność wobec drugiego człowieka. Nigdy nie działa na szkodę prawowiernej osoby lub koncepcji, której się powierzyło. Wierność nigdy nie zadziała na szkodę. Nigdy. Ja kiedy się związałem z Arturem, bo się z nim związałem, to się od niego uzależniłem. Uzależniłem się od niego. Powiedzieć wam, dlaczego się od niego uzależniłem? Bo się na to zdecydowałem, żeby się od niego uzależnić. Zranił mnie. Zawiódł. Czy to oznacza, że powinienem powiedzieć, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego? Jak byliśmy w Izraelu, pierwszy raz jak pojechałem do Izraela, szedłem ulicami Izraela i Duch się tutaj powiedział tak, widzisz ten naród? Powiedziałem, widzę, Panie. On nie jest mi wierny. Powiedziałem, widzę właśnie, Panie. Ale Duch Święty nie przestał mówić. Mówił dalej. Powiedział do mnie dalej tak, ale ja będę im wierny do końca. Rozumiesz, o co tu chodzi? Bo to jest Bóg wierności. W Izraelu dzisiaj 90% ludzi nie wierzy w Boga. To ateistyczne państwo. Czechy ich chyba przeskakują tylko. 90% ludzi nie uznaje w swoich sercach Boga, rozumiecie? To jest tradycja dla nich. Tradycja, jak w ogóle święta katolickie w Polsce. Ale nadal Izrael jest chroniony przez Jahwę. Bo inaczej to państwo nie miało prawo bytu, funkcjonowania w tym miejscu. Rozumiecie to? To wierny Bóg. Bo niewierność Izraela nie likwiduje wierności Boga, bo Bóg jest wierny z natury. I ta natura wiernego Boga jest w twoim duchu. I to jest taki Bóg. I innego Boga nie ma. Człowiek wierny to człowiek bezpieczny i skuteczny. Bezpieczny i skuteczny. Jego działania są jak opoka. Zawsze przynoszą sukces jemu i innym. Dlatego, i teraz posłuchaj bardzo ważnej rzeczy. Więcej wart jest wierny niż namaszczony. W Królestwie Bożym więcej działa wierny niż namaszczony. Rozumiesz to? Jeżeli wierny jeszcze będzie namaszczony, to jest petarda. Ale jeśli miałoby się to podzielić, to więcej działa wierny niż namaszczony. Bo namaszczony pójdzie, uwolni namaszczenie i pójdzie w swój chaos. Jak jest niewierny. A wierny będzie dobrym przemyślnikiem. I będzie tam dłubał, i będzie tam dłubał, i będzie tam stukał, i będzie tam stukał, i on tam coś urobi. Bo Duch Święty jest w każdym człowieku. Rozumiesz? I ostatnia rzecz. Zaufaj Jahwe. Czyń dobrze. Mieszkaj w kraju. Dbaj o wierność. Dbałość to uważanie czegoś za ważne. Najpierw. Żeby móc o coś dbać, to trzeba to coś uznać za ważne. To też przejmowanie się wewnętrzne jakimś zagadnieniem. Nie te przejmowanie się negatywne, ale te przejmowanie się na poziomie pozytywnym. To też poświęcenie komuś lub czemuś wiele czasu i starań. Oto dbałość. Zaufaj Jahwe, czyń dobrze, mieszkaj w kraju,
dbaj o wierność. Rozłóżmy ten psalm, 37, werset 3. Zaufanie do Boga. Zaufaj Jahwe. W wyniku zaufania do Boga następuje co? Czynienie. To jest bardzo ciekawa rzecz, abstrahując od tego, co mówię. Jak ktoś do mnie mówi tak, ja nic nie muszę w Królestwie Bożym. Ja nie muszę nic robić. Ja znam swoją tożsamość w Chrystusie. To jest nienormalny człowiek. Posłuchaj. Jak ktoś do ciebie tak powie, to znaczy, że to jest nienormalny człowiek, do ciebie powiedział. Chora głowa. Tak mówi chora głowa. Albo niedojrzały człowiek, zupełnie, który w ogóle nie ma pojęcia o zasadach. Bo ja tu jest tak napisane. Zaufaj Panu. Czyni. 10 razy trzeba czasami powiedzieć jakąś rzecz, żeby dotarło do głowy. Zaufanie do Boga definiuje się w czynieniu czego? Dobra. Co to znaczy dobra? Nie patrzymy na to z perspektywy moralności tutaj, tylko patrzymy z perspektywy szerzenia Królestwa. Na Nowy Testament chcemy przetłumaczyć. Zaufałem Jezusowi, tak? Działam czynnie w Królestwie Bożym. Kropka. Nie działasz czynnie w Królestwie Bożym? Znaczy, że nie zaufałeś Jezusowi. Błagam, ludzie, nie twórzmy nowej logiki. Niech ta logika, bo logika jest po prostu od wieków i ona dobra jest. Nie piszmy nowych książek na temat logiki. Ok? Jeżeli ufamy Bogu, to jesteśmy czynni w Królestwie Bożym. Czynni. Nie chodzimy jak zbłąkane ptaki. Tylko czynimy. Nie zadajmy sobie 1000 pytań pod tytułem, czy to z ciała, czy z ducha. Dobrze? Dobrze? Jak głosimy Ewangelię, nie zastanawiamy się, czy z ciała głosimy, czy z ducha głosimy. W ogóle głośno. Dobrze? Po prostu głośno. Buziu. Będzie dobrze. Ja wam gwarantuję, będzie dobrze. Z buzią, jak będziecie głosić. Rękami, jak będziecie uzdrawiać, też będzie dobrze. Bardzo dobrze. Kładziecie na ręce na ludzi, nie myślicie, czy to z ciała, czy z ducha, tylko ręce kładziecie. Ręce, te fizyczne. Dobrze? Tak, połóżcie. Tak? Głoście buzią, uzdrawiajcie rękami. Będzie dobrze. Jak powiada Pismo, to nie patrzymy, czy to... Dobrze, bo to religia wymyśliła, czy to z ducha, czy z ciała. Ja nie czytam Biblii takich rzeczy, nie znalazłem, przepraszam. Tyle lat ją czytam, nie znalazłem. Jezusowi do głowy nie przyszło, żeby takie coś do apostołów powiedzieć nigdy. Słuchajcie, ja się naprawdę na to gniewam. Jak się tak naucza, się tak myśli w ogóle. Jezus nigdy nie powiedział do apostołów, tylko uważajcie, przecież żebyście z ciała czegoś nie czynili. Tam nie uzdrawiajcie mi z ciała, przypadkiem nie próbujcie. Demonów tam z ciała nie wyganiajcie, tylko z ducha pamiętajcie. Jezus tak nie mówił, wiecie dlaczego? Bo Jezus był normalny dzięki Bogu Najwyższemu. On powiedział, idźcie, tak, czyńcie uczniami, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie, umarłych wskrzeszajcie, darmo daliście, dostaliście, darmo dawajcie. W ogóle wiecie o to chodzi. Depszcie po wężach, skorpionach, idźcie, do roboty. To Jezus był. Jezus. Nigdy nie robił teologicznych wykładanych, czy to jest z ducha, czy to jest z ciała, czy to z czego, jest rozumiem, o co chodzi. Nie robił takich rzeczy. Wiecie, kto robił takie rzeczy? Lewie śmierdzące. Tak na pokutach powiedziałeś, bo już nie mogłem wytrzymać. A więc zaufanie Bogu prowadzi do czynienia, czyli działania na rzecz Królestwa. I co się dzieje dalej? Mieszkanie w kraju, czyli stabilizacja duchowo-terytorialna. On mówi, tutaj psalmista mówi, mieszkaj w kraju, czyli ty musisz znaleźć jakieś miejsce, o które będziesz dbał. Ludzie mówią, ja dbam o całe królestwo, to o nic nie dbasz. Jak ja nie słyszałem w domu nigdy, że na przykład ta gadka coś sprząta, mówi, ona nie słyszałem o tym, czy czegoś takiego, mówi tak, nie będę sprzątała w tej kuchni, bo ja mówię, że zajmuję się sprzątaniem całego świata. I ona po prostu zamiata coś w kuchni.
swoje. Nigdy nie widziałem, żeby u sąsiadów zamiatała. Nigdy. Odkurzała nigdy w życiu. Rozumiecie? Mieszkaj w kraju. W kraju. Weź co twoje. Znajdź swoje miejsce, mój Pan. I zadbaj o to miejsce. Kościół jest dla nas postrzegalny na poziomie lokalnym. Rozumiecie to? To jest... Proszę, przebijcie się, jeżeli ktoś się nie może przebić jeszcze tutaj. Kościół dla ciebie postrzegalny, dla ciebie doświadczalny, to jest kościół lokalny. Służba to jest twoja służba lokalna gdzieś. Na przykład są wstawiennicy, mówi, ja się modlę o cały świat. Ja więc się o nic nie modlisz. Ty w ogóle nie wiesz, co ty gadać. Nie wiesz, jaki cały świat ty się modlisz. Co to jest, o cały świat się modlisz? Co to jest? Jak się można o cały świat modlić? Co to w ogóle jest za stwierdzenie? No właśnie, ci z was, którzy jesteście wstawiennikami, to w ogóle się uśmiechacie pod nosem, bo to jak się o cały świat się modli? Wiesz, co to znaczy modlić się o jakiś kawałek zagadnienia? Ty wiesz, ile to cię kosztuje? Tak, to jest międzynarodowe zwiedzenie. Tak jak prorocy do narodów. Prorok do narodów, bo on uwolnił słowo wiedzy na temat proszę ciebie czegoś tam w innym kraju, albo słowo mądrości. Czyli w głąb przyszłość też jego nazwa prorokiem do narodów. Nie ma takich rzeczy. Takich rzeczy nie ma. Mieszkaj w kraju i dbaj o co? O służenie z poświęceniem, trzymanie się zasad, trzymanie się prawdy, nie działanie na szkodę. O to dbaj. Dbaj o wierność. O to dbaj. Bądź człowiekiem dbającym, bo ja Pan dbający. Bóg jest Bogiem dbającym. To Bóg dbający. Jak ja się przyglądam na to, jak On dba, to się w głowie nie mieści. Jego takie szczegóły interesują czasami w ogóle. Jak ja się modlę, czasami patrzę w ogóle o jaki szczegół w moim życiu On dba, to się... Ojejku, to jest szok po prostu. Ja naprawdę doświadczam spełniania różnych marzeń moich, pragnień, takich, wiecie. Takich w ogóle, że tylko ja je znam. Ja wiem, co to za Bóg jest. To jest taka dbałość o najdrobniejszy szczegół. Tam nie ma, że rzuci ochła, mówi, masz nasze rysie ceroński. Już wszedłeś do królestwa, to już tam zostań. Nie. On się interesuje najdrobniejszymi szczegółami, bo weszliśmy w intymną relację. Dba! Te cztery elementy stanowią jedną bryłę. Zaufać Bogu, czynić dobrze, czyli działać na rzecz królestwa, mieszkać w kraju, czyli stabilizacja duchowo-terytorialna i dbałość o wierność, czyli o służenie z poświęceniem, otrzymanie się zasad, otrzymanie się prawdy i o niedziałanie na szkodę. Dbałość o to. To jest jedna bryła. Jedno bez drugiego nie działa. W ogóle też tak się Biblię czyta, wiecie? Tak się Biblię czyta. To trzeba zrozumieć, jaką tam myśl mamy przekazaną. Dbałość to cecha Boga. Człowiek dbający to człowiek realizujący Boży plan działania na ziemi. Z tą formą dbałości, która jest w Bożym sercu. To cokolwiek się bierzesz, to ma być perfekta. Perfekta. Służba mała i duża. Rozumiesz? Wszedłem do toalety. Leżał papierek na ziemi. Podnoszę papierek, wrzucam do kosza. Z jakiego powodu? Bo to jest moja toaleta. Przecież ja wiem, co by się stało, jak ja bym nie wrzucił tego papierka do kosza. Ja już przechodziłem takie rzeczy. Znacie to?
Ja wam powiem, jak Bóg mnie uczył dbałości. Lata temu to się zaczęło. Szedłem, idę ulicą. Leży puszka. W ogóle tak rzucona, nie? Idę w ogóle, wiesz, wiem, że powinienem ją wrzucić do kosza. Nie wrzuca mi do kosza. Przechodzę dalej i już się męczę. Jak znacie to uczucie, to mieliście kontakt z Duchem Świętym, z Bogiem dbałości. O, to on właśnie. Szedłeś, przeszedłeś krok na puszkę i już się męczysz. I już mówisz, a taki był piękny dzień w ogóle, wiesz. Chodzisz, wracasz jak debil po tą puszkę. Wrzucasz ją w ogóle, wiesz. Bóg dbałości. Bóg dbałości. Rozumiesz, o co chodzi? Bóg dbałości. Dbałość. Idę kiedyś tutaj na rondzie ONZ, to ja pamiętam te rzeczy, człowiek, one mi się wryły w głowę. Idę na rondzie ONZ, to kiosk tam taki w ogóle stoi, 5 zł leży przy tym kiosku, idę. Podniosłem te 5 zł, wsadziłem w kieszeń, już się męczę. Idę, mówię, dobrze, wracam, powiem, te 5 zł położyłem na desce przy tym kiosku, patrzę, ciężar odszedł, ale dobrze, mówię. Rozumiesz? On uczył, on mnie uczył. Rozumiesz? Uczył mnie. Uczył. On kiedyś to jak powiedział, bo w ogóle to nie jest teraz, czego ja nauczam. To jest subiektywne moje. Nie musicie się z tym w ogóle zgadzać, bo to nie musi być w ogóle wasze. Ja na przykład w ogóle nie zabijam owadów. Ja. Jeżeli one mi nie stanowią dla mnie zagrożenia. Kiedyś Bóg do mnie powiedział takie coś, zabijesz stworzenie w dwóch przypadkach, jeśli będzie dla ciebie zagrożeniem, albo jak będziesz głodny. To jest moje. Mówię, to się... Ja tak żyję. Ja tak żyję tyle lat. Kiedyś z jednym człowiekiem robiłem przemeblowanie w jego domu, podnosimy w ogóle łóżko. Pająk chodzi. Obydwaj wierzący jesteśmy. Usiedliśmy i siedzimy się, patrzymy na tego pająka. On do mnie mówi tak. Jakie masz objawienie na temat pająków? A on chodzi i zeżyje swoim życiem, wiesz, nie? Ja mówię, to było lata temu, więc nie miałem głębokiego objawienia na temat pająków. Mówię, nie wiem do końca. On mówi, ja też nie wiem, to... Mówi, to nie chcę, pójdzie gdzieś. Słowo honoru. Jak dwa ciągi siedzieliśmy, czekaliśmy, aż ten pająk w ogóle wyszedł z tego pokoju, poszedł dalej. Ja tego nie uczę, zaznaczam. Możesz je deptać, gdzieś tam zadusić, to nie o to chodzi. Chodzi o to, jak ja rozumiem pewne rzeczy dla siebie, okej? Okay? To jest to, to są pewne dbałości, pewne dbałości. Ja nie łamię kija, jak mi jest niepotrzebny, rozumiesz mnie? Nie, jeszcze raz powiem, ty możesz łamać, to nie o to chodzi. To ja tego nie robię. Takie coś we mnie powstało. Osobiście nie sądzę, żeby to było zwiedzenie, bo przynosi mi to korzyści. Przełożyło się to potem na moje życie w Królestwie Bożym. Rozumiesz? Bo jak ta gałąź rośnie dla mnie, a jest mi niepotrzebna do czegoś, to nie chcę rośnie. Jak mi była potrzebna, to te drzewo zębami wygryzł. Ale mi jest niepotrzebna, to niech sobie rośnie. Rozumiesz? Dbałość to jest cnota. To cnota. Nabywa się jej poprzez praktykowanie. Duch Święty jest duchem konsekwencji, wierności i dbałości. To taki duch. Innego Boga nie ma. Jeżeli dusza człowieka nie działa konsekwentnie, nie jest wierna i nie jest dbała, to człowiek ów nie chodzi z Bogiem. Rozumiecie? On nie chodzi z Bogiem. Ja nie mówię, że nie jest odrodzony z Bożego Ducha. Jest. Ale nie chodzi z Bogiem. Nie jest z Bogiem w bliskiej relacji. Bo nie można być w bliskiej relacji z kimś, kto jest konsekwentny, wierny i dbały i jednocześnie być niekonsekwentnym, niewiernym i niedbałym. To jest niemożliwe. To
to niemożliwe. To jest proste na przykładzie człowieka. Jeżeli na przykład jesteś, idziemy coś razem robić, nie? To jest niemożliwe, żebyśmy jednocześnie, będąc razem, robili różne rzeczy i dalej byli razem. Na przykład Michał z Julinką chodzą. I oni są dla mnie wielkim fenomenem, bo oni chodzą na przykład. I ja wiem, że oni nie chodzą 100 metrów. Jak Michał czy Julitka by mówili, chodź się przejdziemy gdzieś, nie? To ja doskonale wiem, o co chodzi już. Rozumiesz? Więc co mówię? Grzecznie odmawiam. Bardzo ich, tak, Agata się przekona. Ja bardzo ich kocham i szanuję, ale ja wiem, że ja po prostu nie mogę tam z nimi być, gdzie oni chodzą, bo ja się do tego nie nadaję. Po prostu. Więc mówię, my nie możemy tego razem zrobić, bo ja będę w ogóle zaraz marudny. W ogóle wiesz, no, oni będą zadowoleni, a ja będę marudny. Będę chodził i tam będę marudził. Tak? Posiedział, chciał poleżeć, coś tam zrobić. Więc niemożliwe jest, żebyśmy to razem zrobili. Tak samo jest z Bogiem. Niemożliwe jest być blisko z Duchem Świętym i funkcjonować w niedbałości, w niewierności, w braku konsekwencji. Rozumiesz? Musisz te rzeczy uznać za grzech w ogóle. Bo wszystko uznaj za grzech, co nie znajduje się w sercu Boga. To za grzech się uznaje. Rozumiesz? To grzechy, takie te grzechy, jak jest to tak popularnie, religia nazywa grzechami, to wszystko to są liście drzewa. To takie, wiesz. Grzech to jest błąd, czyli inna rzecz, inna formuła niż w Bożym sercu. W Bożym sercu jest konsekwencja, ty jesteś niekonsekwentny, ty grzeszysz. Jak w jego sercu jest dbałość, a ty olewasz, że coś jest w ogóle w twoim środowisku w ogóle niezrobione, ok? Ty grzeszysz. Jak ty coś zaczynasz i czegoś nie kończysz, to ty grzeszysz. I nieważne, czy to jest sprawa wielka, czy sprawa mała. Nieważne. Po prostu grzeszysz. I przyjdź do Niego i spokutuj się. I powiedz, Boże, ja chcę Ciebie poznać. Jako Boga konsekwencji, wierności i dbałości. Chcę, Duchu Święty, Ciebie poznać. I chcę, żeby te Twoje cechy przelały się na duszę moją. Cechy Bożego Ducha odbiją się w duszy i ujawnią się w ciele, jeżeli Ty tego zechcesz. To się stanie. Jeżeli natomiast Jego wierność, dbałość i konsekwencja nie odbijają się w Twojej duszy, to jest zator. Zator jestem. Jest zator. I chciałbym, żebyśmy w tej chwili pomodlili się przeciwko takim zatorom. Jeżeli to jest w Twoim życiu, widzisz taki zator, to módl się teraz przeciwko temu. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ja modlę się o każdego z nas. Duchu Święty, Ty, który jesteś Bogiem konsekwencji, Bogiem wierności i Bogiem dbałości. Ty, który jesteś w naszym duchu, modlę się do Ciebie. Ojcze, i ja chcę, aby każdy człowiek doświadczał teraz tego, jaki Ty jesteś. Ja chcę, żeby każdy człowiek w Kościele doświadczał Twojej konsekwencji, wierności i dbałości. I aby jego dusza i ciało stawały się na Twój obraz. Konsekwentne, wierne i dbałe. Ojcze, ma odrodę do Kościoła. Przeklinamy w tej chwili każdy demoniczny zator w ludzkich duszach. My usuwamy każdą demoniczną bryłę, która stoi na drodze rozwijania się tych cech, Duchu Święty. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie teraz dostrzegali brak konsekwencji w swoim życiu. Brak wierności, brak dbałości. Ja modlę się o to, Duchu Święty, żeby ludzie wystąpili przeciwko temu z całą siłą, z całą mocą, która jest w ich duchach teraz. Ja modlę się o to, Ojcze. Ojcze, my zgadzamy się w modlitwie zgody teraz. I my uznajemy,
że te zatory teraz odchodzą przez imię Jezus. I ogłaszamy w imieniu Jezusa, że teraz manifestacja konsekwencji, wierności i dbałości Świętego Ducha będzie przenikała każdego z nas. Amen.